Świrski TV. Jesteśmy w Sejmie, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. Witam, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, jesteśmy w gorącym dniu, bo komisje sejmowe się zbierają. Jest gorąca atmosfera związana z obradami na rozmaite tematy. No, pan jest w Komisji Finansów Publicznych. Co tam słychać dobrego, a raczej złego? No niestety nie ma dobrych wiadomości dla Polaków. Jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, to sprawy idą zdecydowanie w złym kierunku. I nie powinno to być zaskoczenie dla rządzących. No, wystarczyło popatrzeć w połowie roku choćby na dane GUS-u i już było wiadomo wtedy, że idą złe czasy. Spadał wyraźnie poziom PKB. Przypomnę, z 3,6 w pierwszym kwartale do 2,3 w drugim, a później już było tylko gorzej. Co więcej, tak zwane wskaźniki wyprzedzające koniunktury, które publikują niektóre instytuty, no zapowiadały, że będzie bardzo źle. I niestety to wszystko się potwierdza. Śmiem twierdzić, że gdyby PKB było prezentowane przez GUS w ujęciach miesięcznych, to w grudniu mieliśmy recesję. No ale wskaźnik za cały kwartał ostatniego roku będzie jeszcze dodatni, choć będzie poniżej 1%. Więc prawie z 4% w pierwszym kwartale zjechaliśmy do poniżej 1% w czwartym kwartale. I obawiam się, że pierwszy kwartał tego roku to będzie ujemny wzrost gospodarczy. Przepraszam za to sformułowanie. Spadek PKB, mówiąc precyzyjnie. Niestety, co dla naszej gospodarki, a w szczególności dla rynku pracy, no jest sytuacją dramatyczną. No więc właśnie, jak to się przekłada dla zwykłego Polaka? Co się wydarzy w jego życiu w najbliższym roku, jeżeli te wskaźniki są takie? No przede wszystkim w sposób alarmistyczny pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Ja przypominam, że prawdopodobnie już na koniec stycznia będziemy mieli prawie 15% bezrobocie, czyli około 2,3 miliona ludzi bez pracy, w sytuacji, kiedy za granicą mamy ponad 2 miliony ludzi i mamy około miliona ukrytego bezrobocia na wsi, w gospodarstwach rolnych. Więc oczywiście, jeżeli podaje się, czy mówi się, że 15% bezrobocie, bo tak rządząca koalicja często się publicznie broni, że 15% bezrobocia w sytuacji, kiedy hiszpańskie sięga 25%, to jest naprawdę niewiele. No ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że z Polski w ciągu ostatnich paru lat wyjechało prawie 3 miliony ludzi, z tym około 1,5 miliona na stałe. I to w szczególności młodych ludzi. Gdyby ci ludzie byli na polskim rynku pracy, to bezrobocie wynosiłoby 30%, a nie 15%. Więc to są sytuacje nieporównywalne. Więc to jest ten dramat, a to jest dramat w podwójnym wymiarze. My upuszczamy z naszego organizmu gospodarczego świeżą krew, najbardziej aktywnych ludzi, którzy wyjeżdżają poza granice kraju i najprawdopodobniej tam będą się osiedlali. Tam zakładają rodziny, tam się rodzą dzieci, a więc jeżeli chodzi o demografię, no to podcinamy gałąź, na której my siedzimy. A przecież na tej gałęzi demograficznej jest oparty cały system zabezpieczenia społecznego, a mówiąc wprost, nasze przyszłe emerytury. Czyli ZUS, dokładnie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. No on jest trochę taką piramidą, gdzie u podstawy tej piramidy jest zdecydowanie większa liczba pracujących niż tych pobierających świadczenia, którzy są na czubku tej piramidy, ale niestety ta piramida troszeczkę się odwraca, to znaczy pogarszają się relacje pomiędzy liczbą pracujących a pobierających świadczenia. To też nie jest niespodzianka. Wiedzieliśmy, że polskie społeczeństwo będzie się starzeć i ta reforma 99 roku, ta emerytalna, choć mam do niej stosunek krytyczny, no jakby próbowała się z tym zagadnieniem zmierzyć. Wtedy stworzono Fundusz Rezerwy Demograficznej, przewidując, że około roku 2020 na tyle pogorszą się te relacje pomiędzy liczbą płacących składki a pobierających świadczenia, że trzeba będzie do tej kasy FUS-u dosypywać dodatkowe pieniądze. No ale ta koalicja pozwoliła sobie z tego funduszu korzystać już od kilku lat i zużyła te pieniądze, które były zostawiane na tak zwaną czarną godzinę, już przynajmniej w połowie. Zdaje się, że z tych środków 15 miliardów złotych wpłynęło już do FUS-u i zostało wypłaconych obecnym emerytom, więc długofalowo rzeczywiście podcinamy tę piramidę, bo będzie coraz mniejsza liczba pracujących, którzy będą musieli łożyć na tych pobierających świadczenia. To jest jakaś samobójcza polityka, jak pan, to co pan opisuje.
Pytanie, na ile możemy się przed tym samobójstwem uchronić? Co trzeba zrobić, żeby tę tendencję odwrócić? No, ponieważ jestem po kadencji w Parlamencie Europejskim, no jakby na świeżo tutaj w Parlamencie Polskim od roku, no to oczywiście to sygnalizujemy rządzącym, tylko wiadomo, że trzeba by było tutaj dokonać wręcz rewolucji w podejściu do tego, co się w Polsce ma dziać. Jaka to będzie rewolucja? Niech pan puści nam wodze fantazji, żeby to się stało. Do niedawna jeszcze byliśmy w tej sytuacji, że nikt na żywym organizmie ewentualnie tej rewolucji nie przećwiczył. Ale w tej chwili już można powiedzieć, że jest troszeczkę jaśniejszy obraz, bo mamy Orbana na Węgrzech. I mimo tego, że jest w Unii Europejskiej, a więc pod rygorami wielu ograniczeń, które wynikają z tego członkostwa, on przeprowadził gruntowną reformę gospodarczą, pokazującą, że jednocześnie w bardzo dramatycznej sytuacji jego finansów publicznych, bo po 8 latach rządzenia lewicy na Węgrzech, no on otrzymał kraj w zasadzie w ruinie i musiał się z tym zmierzyć. I on rzeczywiście zdecydował się na dodatkowe opodatkowanie, wprawdzie okresowe, no paru sektorów gospodarki, które uznał za wydajne, bardzo wydajne, no na przykład sektora finansowego, w dużej części zagranicznego w Unii, handlu wielkopowierzchniowego, firm telekomunikacyjnych. Nie mógł wprowadzić dodatkowego obciążenia podatkowego na wiele lat, tylko na czas jakby kryzysu, prawda, w finansach publicznych, i to zrobił. Te dodatkowe podatki są na 4 lata. Jednocześnie wprowadził bardzo silne bodźce w zakresie polityki prorodzinnej i obniżenie opodatkowania podatkiem dochodowym firm. Tym szczególnie tych drobniejszych, a więc tych węgierskich. Oczywiście no nie może podatkowo różnicować firm zagranicznych i węgierskich, ale te mniejsze, wiadomo, że one mają charakter narodowy, a te wielkie no to są korporacje międzynarodowe. Więc zdecydował się obniżyć stawki podatku dochodowego właśnie dla tych małych i średnich firm. I to daje rezultaty. O ile parę lat temu on był na ostrzu krytyki zagranicznych wielkich korporacji, bo uderzył ewidentnie w ich interesy, to po paru latach one popatrzyły, że są tego pozytywne skutki. Budżet węgierski już jest prawie zrównoważony, mimo tego, że przecież mamy do czynienia z kryzysem w Europie, a więc sytuacja nie jest łatwa dla wszystkich członków wspólnoty europejskiej. I te wielkie korporacje widzą możliwości dalszego swojego działania. Więc po tym pierwszym wstrząsie, bo była krytyka i Komisji Europejskiej, no jest w dalszym ciągu ta awantura z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, który nie chce dziwnym trafem akurat Węgrom pomagać, choć przedstawili bardzo realistyczny program, to tylko pokazuje, jak te wielkie międzynarodowe interesy finansowe decydują o losie pojedynczych krajów. Ale tyle mówię o Węgrzech, dlatego że on przetarł szlaki, że to wszystko, co zrobił, okazuje się być zgodne z prawem Unii Europejskiej, i po pierwszym, że tak się wyrażę, zgrzytaniu zębami, Komisja Europejska jednak no jakby musiała to zaakceptować, więc jest taka możliwość. Czy możemy to zrobić samo w Polsce? Tak, możemy to zrobić. Ja liczę na to, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra nadchodzące wybory, tworząc czy mając większość bez konieczności korzystania z koalicjanta, że rzeczywiście pójdziemy tą drogą węgierską. Oczywiście z pewnymi modyfikacjami, bo jesteśmy większym krajem, większą gospodarką, ale nie ulega wątpliwości, że musimy sięgnąć do tych bardzo wydajnych sektorów w naszej gospodarce, które w dużej części są w rękach kapitału zagranicznego i niestety transferują zyski. No jeżeli popatrzymy sobie na sektor finansowy, bankowo-ubezpieczeniowy, mówimy od lat o tym tutaj w tym parlamencie, że potrzebny jest podatek bankowy. No jeżeli to są dane za 2010 rok, ale one się specjalnie nie zmieniły. Raczej moim zdaniem te proporcje ulegają powiększeniu na rzecz tego sektora. Otóż jeżeli przyjąć, że przychody w całej gospodarce to jest 100, to 60% tych przychodów to jest sektor finansowy. Banki, firmy ubezpieczeniowe. 40% to jest pozostała część gospodarki. To są dane za rok 2010. Tak jak mówię, one, jeżeli to te proporcje tylko na korzyść sektora się poprawiły. Natomiast jeżeli chodzi o udział tych dwóch części gospodarki we wpływach z podatku dochodowego, to 18% to jest sektor finansowy, bankowy, a 82% to jest pozostała część gospodarki. Czyli tu mamy
taką proporcję w przychodach, a udział w podatku jest zgoła inny. To tylko pokazuje, jak ten sektor drenuje środki z gospodarki, a ponieważ w dużej części, no w 75% bankowość jest bankowością zagraniczną, no to te pieniądze są transferowane. Ja mówię tutaj o zyskach. A przecież jest jeszcze system drenażu kapitału. Mówiłem nie dalej jak dzisiaj do wiceministra finansów o to, bo idzie nowelizacja rządowa tego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tam się tworzy taki fundusz stabilizacyjny i minister mówi, że no sięgnie do właśnie banków. Tylko sięgnie w wymiarze symbolicznym i umieści te pieniądze właśnie w funduszu gwarancyjnym. A nam chodziło o właśnie wsparcie, silne wsparcie dla budżetu państwa. Podatek na poziomie 0,5% aktywów dałby naszym zdaniem 7,5 miliarda złotych dodatkowych dochodów budżetowych. Na co te pieniądze mogłyby pójść? No wie pan, mamy gigantyczne potrzeby. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem rozdawania tych pieniędzy, no ale jeżeli brakuje nam nawet na dokładkę do realizacji programów unijnych, na przykład w drogach, przecież my na to pieniądze pożyczamy. Co więcej, minister Rostowski, żebyśmy w ogóle budowali drogi, musiał stworzyć Krajowy Fundusz Drogowy, tak, i wyprowadził go poza system finansów publicznych, żeby to nam się nie liczyło do deficytu budżetowego i do długu publicznego. Kreatywna księgowość. Kreatywna księgowość, zdecydowanie, więc to pokazuje, jakie są potrzeby inwestycyjne, już niezależnie na przykład od tego, jakie my środki uzyskamy w ramach tej perspektywy finansowej nowej, no to wiadomo, że będą potrzebne przynajmniej 15-procentowe dokładki. My, mając taką strukturę gospodarki i taką strukturę budżetu, no nie mamy możliwości wygospodarowania wolnych środków na inwestycje budżetowych. Więc musimy mieć dodatkowe dochody budżetowe, to oczywiste, albo się zadłużać. No ale tu jesteśmy już blisko tej granicy 60%. Ja bardzo często zajmuję się tą problematyką w swojej tej działalności publicystycznej i no, taka skala kreatywnej księgowości, jaką robi Rostowski, no to dla mnie nie ulega wątpliwości, że gdybyśmy faktycznie wszystko policzyli, co jest pod dywanem, to dawno przekroczyliśmy ten próg 60% długu publicznego w relacji do PKB. Co jeszcze się pojawi w obiegu publicznym, żeby tę sprawę przykryć, żeby publiczność nie dowiedziała się prawdy? No wie pan, to nie trzeba tam jakoś głęboko sięgać, to mamy z ostatnich 2 tygodni chociażby zabiegi. Z jednej strony sprzedaje się 11% akcji PKO BP, tak, z czwartku na piątek. 5 miliardów złotych pod potrzeby, pod bieżące potrzeby budżetowe. Ja nie widzę w tu jakiejś polityki sensownej, co to miałoby dać gospodarce, sprzedaż tych 11% akcji. No ale potrzebne błyskawicznie pieniądze, co więcej duże pieniądze, więc no, sprzedaje się fragmenty sreber rodowych, tak? A my tutaj w Sejmie, ta informacja gdzieś tam po obrzeżach mediów przebiegła bardzo szybciutko, a my tutaj zajmujemy się odwołaniem pani Nowickiej i powołaniem pani Grodzkiej. I to jest od 2 tygodni jedyny temat, którym zainteresowani są dziennikarze tych mainstreamowych mediów. Niestety to jest socjotechniczny zabieg, no, stosowany przez Platformę, śmiem twierdzić, w ostatnich 3 latach. Był ten przekaz Zielonej Wyspy, tak? To się łamie na naszych oczach już od wielu miesięcy. Trudno się przyznać, że się lukrowało obraz, więc teraz no co i rusz są jakieś tematy zastępcze. Z każdego skwapliwie się korzysta. No dobra, mamy obraz dosyć pesymistyczny. Jest nadzieja, że w przypadku zdobycia władzy, no ale jeszcze trzeba tą władzę zdobyć. To prawda. Pytanie. Żeby nie być gołosłownym, no mamy, przedstawiliśmy to już w połowie tego roku. Przedstawiliśmy na przykład, co w opozycji się, jak sądzę, nie zdarzało przez 20 ostatnich lat. We współpracy z ekspertami przygotowaliśmy od początku nowy projekt ustawy o obydwu podatkach dochodowych, likwidujący znaczną ilość przepisów i czyniących deklarację podatkową dwustronnicą. Mówimy o nowym systemie podatkowym. On jest jakby do wzięcia, tak? Do wzięcia, tak. To jest, dodaliśmy do tego rozporządzenia wykonawcze, co się nie rzadko zdarza, żeby rząd przedstawiał tak gruntowne projekty ustaw. Przygotowaliśmy nowy projekt ustawy o podatku VAT. Ten podatek był znowelizowany ze 200 razy od momentu go wprowadzenia i w zasadzie, tak jak mówi na przykład profesor Modzelewski, obecna ustawa jest dziurawa jak szwajcarski ser. Co więcej, wie pan, fakty finansowe to potwierdzają. No dość powiedzieć, że minister w poprzednim roku pomylił się w wpływach tego podatku o 14 miliardów złotych. Zrobił jeszcze sztuczkę księgową na koniec roku, 28 grudnia wydał rozporządzenie, gdzie zwroty
wypłacane za grudzień, zakwalifikował już do 2013 roku, żeby sztucznie zawyżyć wpływy z tego podatku. Taka pomyłka nie zdarzała się. Tu już nie chodzi o samą pomyłkę. Wpływy z podatku VAT były niższe niż wykonanie z roku ubiegłego. Od 1993 roku to się nie zdarzyło nigdy. To tylko potwierdza, że w zasadzie można powiedzieć, system podatku VAT rozpada się na naszych oczach. Nie ma żadnej reakcji. My położyliśmy gotowy projekt ustawy, nowy, o VAT, tak? Zamykający wszystkie te możliwości wyłudzeń i tak dalej, z aktami wykonawczymi. Myśli pan, że ktoś się tym zainteresował? Absolutnie nie ma żadnego zainteresowania. Ja oczywiście jakby gdzieś tam z tyłu głowy staram się zrozumieć ministra Rostowskiego, no bo wie pan, jeżeli on dysponuje tak olbrzymim aparatem skarbowym i przez 5 lat rządzenia, nie, widząc, że na jego oczach ten system podatku VAT mu się rozpada, rozłazi w rękach i nie był w stanie przy pomocy tak wielkiego aparatu przygotować projektu ustawy nowego, a tu mu opozycja daje gotowy, no to on nie może go uznać za rozwiązanie dobre, tylko jakby wycofuje się i mówi, że to nie jest Polsce potrzebne. Co zrobicie, żeby jednak to się przedostało do świata, do opinii, żeby było zrealizowane? To jest szalenie trudne. No, zrobiliśmy 2 debaty pierwsze, jedna właśnie ekonomiczna, druga o ochronie zdrowia i okazuje się, że te telewizje 24-godzinne je transmitowały, ale jak się zorientowały, że one dotyczą ważnych spraw Polaków, mają wysoką oglądalność, ba, w konsekwencji dają PiS-owi dodatkowe punkty poparcia w odbiorze społecznym, co więcej zmieniają ten medialny obraz PiS-u, że to jest tylko tragedia smoleńska i jakieś awantury, nie, że tu jest program, nie, bardzo poważny program gospodarczy, to natychmiast skończono z relacjami z tych debat, choć one się odbywają, bo przecież my nie robiliśmy tych debat po to, żeby pokazać w mediach, że potrafimy zrobić takie debaty, tylko po to, żeby zmierzyć się z problemami, z którymi mierzą się codziennie Polacy. Więc oczywiście je kontynuujemy we wszystkich dziedzinach, po kolei staramy się je omawiać, bo zakładamy, że następne wybory, już niezależnie od tego, kiedy one się odbędą, wygramy i chcemy być gotowi właśnie programowo, żeby to naprawdę była formacja, która przejmuje władzę i wie, po co ją przejmuje. A zdajemy sobie sprawę, że przejmiemy kraj w bardzo trudnej sytuacji. Ale nie ulega wątpliwości, że no w zasadzie majątek narodowy jest rozprzedany. Zostaną nam, zdaje się, tylko lasy, trochę państwowej ziemi i być może jeszcze sektor energetyczny, jeżeli nie zdążą go sprzedać. Prywatyzacja rzeczywiście jest dobrym pomysłem, jeżeli ona poprawia efektywność działania sektora czy pojedynczego przedsiębiorstwa. I co więcej, no jakby daje możliwość rozwoju danej branży. Ale to, co się robi, to nie jest żadna prywatyzacja. To jest wyprzedaż pod potrzeby budżetowe. W tej chwili odbywa się już wyprzedaż pod potrzeby budżetowe. No, był obywatelski projekt ustawy o zakazie prywatyzacji Lotosu. Mówiąc wprost, zablokowaniu. No bo pojawiły się przecież, poprzedni minister rozpoczął procedurę sprzedaży tego przedsiębiorstwa. I to już nie chodzi o to, żebyśmy bronili jakiegoś państwowego przedsiębiorstwa, tylko naszym zdaniem, a wszystko wskazuje na to, że to są pod potrzeby koncernów rosyjskich, organizowana prywatyzacja czy wyprzedaż, że naszym zdaniem uderzy to w cały ten sektor energetyczny. No bo jeżeli rzeczywiście wejdzie do Lotosu jakaś wielka firma rosyjska, to ona jest... Kapitał nie ma narodowości. No właśnie okazało się w przypadku Fiata, że ma i ma ogromne znaczenie. Ale wracając do tego wątku, nawet SLD, kiedy było u władzy, jakby przyjmowało, że wpuszczanie do polskiej gospodarki przedsiębiorstw rosyjskich, które działają na niejasnych zasadach, bardzo często realizują zadania polityczne pod przykryciem gospodarczym, że to jest dla tej młodej gospodarki, młodej demokracji szkodliwe. I w tamtą stronę nie było nawet ze strony SLD żadnych gestów. Tutaj okazuje się, że nie ma problemu. Pan premier i minister skarbu nie widzą nic zdrożnego w tym, że Lotos może kupić jakaś rosyjska firma. A moim zdaniem, jeżeli do tego dopuścimy, to będzie tak, że za chwilę zostanie wykończony Orlen. Więc ja nie widzę tutaj strategii w tej prywatyzacji, tylko to są chaotyczne pociągnięcia pod potrzeby budżetowe. Do tego dochodzą te pociągnięcia takie strategiczne, o których jeszcze nie rozmawialiśmy.
mianowicie no, traktat fiskalny, czy decyzja polityczna o wejściu do strefy euro. Wygląda na to, że w tej sprawie decyzje polityczne już zapadły, a one ewidentnie szkodzą gospodarce. Jeżeli ja... Przecież to potrzeba decyzji parlamentu, żeby zmienić walutę. To prawda, co więcej, wie pan, no tak naprawdę do wprowadzenia waluty euro, no to trzeba jednak zmiany konstytucji i tego nie wiem, jak to Platforma ominie, no ale już traktat fiskalny, no mam przykład, jak brutalnie jest tutaj przepychany przez parlament. No ewidentnie ja od strony prawnej go nie analizowałem, bo nie jestem prawnikiem, czy od strony prawa europejskiego, natomiast od strony finansowej, no jakby czytając to, co jest tam zapisane, dla mnie jest jasne, że wchodzimy czy nakładamy na siebie gorset przepisów, których nie jesteśmy w stanie sprostać. Bo jeżeli chcemy realizować tą strategię doganiania, to ja oczywiście nie jestem zwolennikiem tego, żeby robić to za pożyczone pieniądze, ale jak mówiliśmy wcześniej, polski budżet ma taką strukturę, że ten rozwój w dużej części musi być oparty o pieniądze pożyczone. Musi być. Bo jeżeli tego nie będzie, to nie będzie rozwoju. A my sobie nakładamy gorset, który spokojnie mogą przyjąć Niemcy czy Francuzi, bo infrastrukturę szeroko rozumianą i techniczną i społeczną mają wybudowaną, tak? A my ciągle nie. Więc potrzebne nam są gigantyczne inwestycje. A my sobie nakładamy gorset, żeby ten deficyt nie przekraczał 0,5%, deficyt strukturalny w długim okresie 0,5% PKB. Co więcej, jeżeli przyjmiemy to, to wpisujemy się również w rygory unijne, bo to nie jest tak, że sobie coś przyjęliśmy, a jak nie spełnimy, to jakoś to będzie. Nie będzie, bo trzeba będzie zapłacić karę, które będą szły w miliardy złotych. Więc to na pewno nie służy Polsce ani w tym momencie, ani w przyszłości. A jednak jest to przyjęte, co więcej forsowane jest tutaj zwykłą większością głosów. Moim zdaniem, przyjmując pakt fiskalny, a pewnie w konsekwencji podejmując decyzję w sprawie członkostwa w euro, skazujemy się na peryferyjność już chyba w Europie na zawsze. Nie będziemy w stanie nigdy dogonić tych krajów, tylko posiadając własną walutę i prowadząc samodzielną, na ile to się da we współczesnym świecie, samodzielną politykę gospodarczą, świadomą przez państwa, wspieraną w tych i innych obszarach rozumnie, jesteśmy w stanie gonić. Bez tego to będzie właśnie wzrost na poziomie 1-2% i spychanie się świadomie na peryferia. Jak już mówimy o sprawach zasadniczych, to ostatnie pytanie. Co jest najważniejsze w życiu? Wie pan, co jest najważniejsze w życiu? No, zdrowie i rodzina. Bo ostatecznie, jeżeli człowiek nie musi walczyć o swoje życie w ten sposób, żeby wyczekiwać w kolejkach do lekarzy i jeżeli ma szczęśliwą rodzinę, to jest zawsze jakaś nadzieja, że przyjdą lepsze czasy. To ma nadzieję? Ja mam ciągle nadzieję. Gdybym nie miał tej nadziei, nie byłoby mnie w polityce. Jest pan szczęśliwy? No, wie pan, na ile to jest możliwe, te dwa pierwsze warunki są spełnione. Jestem szczęśliwie zdrowy, przynajmniej na razie, i mam udaną rodzinę. Natomiast no, bardzo często denerwują mnie te różne ograniczenia i trochę walenie taką głową, no, nie powiedziałbym, że w ścianę, ale w taki sufit, który na szczęście jest coraz bardziej przezroczysty. Więc widzimy, co jest nad nami i warto, jak sądzę, bić nawet głową w ten sufit z nadzieją, że się go przebije. Życzę w takim razie dobrego bicia w głową w sufit. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.